Marcelina, ja ostatnio rozmawiałam z Rafałem Jonkiszem, no i on niesamowicie miło się na twój temat właściwie wypowiadał. Miły sposób, tak. Bardzo miły sposób. Wy macie dobre relacje? Mamy dobre relacje, no jakby byliśmy ze sobą no, sporo, prawie rok, tak, jakoś tak, więc jakby mamy dobre relacje i nie uciekamy od tego. No. I tak niech zostanie. I też to jest nasze życie prywatne. Wiem, że Rafał też powiedział bardzo miłe słowa na mój temat. Ja na niego złego też słowa w życiu nie powiem. Będzie zawsze w moim sercu. No właśnie, Marcelina, to jest niesamowite, że tak piękna dziewczyna no, jest teraz sama. A tak, taki twój czas? No tak, to jest jakby też moje życie, więc ja tym wszystkim kieruję i czasami też niektóre kolei losu kierują się same, no ale nie mamy też do końca na to wpływu. A to, że życie jest takie, jakie jest, no to też chciałabym zachować to dla siebie. Tak jak widzisz, że czasami idę i zjem po prostu sobie gdzieś w hali koszyki kiełbaskę, tak? To wszystko jest gdzieś na świeczniku. Też bym nie chciała tego wszystkiego po prostu sprzedawać. Nie chciałabym tego.